rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich naszych wspaniałych świętych, którzy pracują dniem i nocą. U nich nie ma nocy ani dni, tam jest cały czas dzień. Pracują nad nami, nad naszymi duszami, nad cywilizacjami, ale jak zawsze to powtarzam, niewiele mogą zrobić, bo nie słuchamy i mamy swoje przekonania, których się trzymamy jak nie wiem czego. No i w każdym bądź razie to się wszystko tak dzieje, że mamy wielki opór co do wiedzy, co do poznania, bo nie chcemy. Bo zmysły tego świata, pięć ich jest, są tak zaangażowane w to życie, że wydaje nam się, że tu jest niebo. Tak myślą właśnie ateiści i inni, którzy lokują swoje finanse, swoje pieniądze, swoje majątki w tym świecie i myślą, że przetrwają wieczność. A się okazuje jednak, że nie. I przez tą zmysłowość właśnie ludzie zmysłowi wywołują tylko wojny. Ludzie duchowi nie. Jeśli Kościół wywoływał wojny, to nie duchowi. To byli zmysłowi kapłani czy jacyś tam teologowie, którzy szli na islam. To duchowi nie. Tylko zmysłowi ludzie są agresywni i wywołują konflikty. Ludzie pełni miłości, dobra i zrozumienia, przebaczenia i wyrozumienia nigdy wojny ani konfliktów nie wywołują. To już macie odpowiedź, dlaczego są wojny. Kto jest temu winien? Dusza pobrudzona w ludzkim ciele, a zmysły i ego, pycha to wykorzystuje. Dlatego się nie zbawiamy. Każdy konflikt to jest zmysłowość, materializm w czystej postaci. I tego musimy unikać. Dlatego jest tak ważna edukacja. Tutaj macie książkę. Możecie się edukować, czytać sobie, są audiobooki. Tutaj jest sklepik, na którym można systemmiłościwiesia.pl. Można tam sobie kupić audiobooki te przez aktora czytane. Tutaj mamy przez Maćka, więc są dostępne za darmo, tam trzeba kupić. Nie są drogie, książki też jeszcze powinny tam być. No i tutaj macie ruch systemu miłości tam wyżej. No i oczywiście tu moje konto, jak chcecie mi pomagać dalej, to bardzo proszę. I taką drogą wewnętrzną musimy iść, aby nie prowokować do konfliktów. Bo z egoizmu wychodzi konflikt, zawsze. To jest miłość własna, miłość do siebie, do własnych kręgów, do swoich przyjaciół tylko. Już nie widzi się innych nacji, innych obowiązków miłości, tylko najbliższy krąg. Jak się zawęża miłość, to już jest niedobrze. Oczywiście, że musimy wszystko kochać. Swoją rodzinę, dzieci, ściany, wszystko. Mrówki, które nam chodzą czasami po mieszkaniu. Całe stworzenie potrzebuje zbawienia, więc i mrówki też. Insekty też. No ale to jest problem, bo tutaj jest ciężko żyć, jest przemiana materii. Kiedyś ojciec Pio mi powiedział, że gdyby nie insekty, to byśmy tutaj nie przeżyli w ogóle tego. Bo wszystko, cały recykling to właśnie insekty, to grzyby i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tak dzieje w tym nietrwałym
źle skonstruowanym kosmosie, wyłącznie nastawione na przemianę materii. W niebie nie ma przemiany materii, tam jest przemiana ducha, bo nie ma stałych cech. Tutaj może byśmy chcieli poprzez tą przemianę materii być niecechowi, no ale niestety jesteśmy cechowi. Urodziliśmy się w ciele i całe życie trochę się przekształca to ciało na dorosłego, ale i cały czas się zmienia, ale mimo to jego główne cechy zostają takie, jakie są. Czyli w ogóle to jest ciało. Ono się nie zmienia, nie przekształca w taki sposób boski, jak jest w niebie. Tam mamy bezcechowe ciała, czyli mamy to, za czym tak bardzo pragniemy i tęsknimy. Za czym tęsknimy. Żeby być niezależnym i przewspaniałym, mieć wszystkie garderoby świata w swoich komnatach, w swoich pałacach, bo tam możemy sobie różne sukienki, różne garnitury wyciągać i kształcić je tak, jak chcemy. Mówię to w przynośnie, ale jak już tam będziemy, to na pewno będziemy wiedzieć, jak to się używa. Tam nikt nie jest nieoświecony, tam są wszyscy oświeceni. Ale są też tajemnice. Ojciec Pio mówił, że nawet aniołowie w niebie wszystkiego nie wiedzą, bo po co wiedzieć wszystko? Wiedza nie jest najważniejsza. Szczęście, odczuwanie szczęścia, słodkość wewnętrzna, ekstaza wewnętrzna, to jest szczęście. Przecież jak się małżeństwo, czy tam para jakaś kocha, to nie myśli wtedy o tabliczce mnożenia, tylko wzdychają pięknie, ładnie do siebie, do Boga, a nie przeliczają, jakieś nie kalkulują mechaniki kwantowej czy czegoś tam innego. To jest niepotrzebne wtedy, bo po co? Szczęście nie bazuje na liczbach, tylko na uczuciach, na duszy. Ale w tym świecie zewnętrznym mamy zmysły fizyczne, więc potrzebujemy obliczeń, potrzebujemy kształtów, form, techniki, wynalazczości, bo to ułatwia nam życie w zmysłach, w ciele. No tak jest, ale w systemie miłości można to wszystko też robić, jak najbardziej, ale w wielkim spokoju, wielkiej harmonii, niekonfliktowaniu, że państwa i rodziny nie narzekają na siebie, nie atakują się, nie wywołują zatargów i wojen. Bo to o to chodzi w systemie miłości. Więc podstawą jest czyszczenie swojej duszy. Jak oczyścisz swoją duszę, to przecież wojny nie wywołasz, bo nie byłbyś nawet w stanie wywołać wojny. Bo jesteś dobry i wyrozumiały, miły i grzeczny, kulturalny. Ojciec Pio mówił, zaczynamy podróż duchową od kultury osobistej, od kultury nacji, środowiska, bo przecież też są wspaniałe dzieła kultury. Pan Gliński jest szefem kultury, wspaniały człowiek i pokazuje tą kulturę. Tworzy, odbudowuje różne pałace, zamki, jakie są. To są potrzebne rzeczy, bo one tworzą naszą wizję szczęścia również. Przypominają, że to piękno, forma prowadzi nas do nieba. Bo tak jest. W niebie też jesteśmy zachwycani zawsze formą, chociaż nie ma stałych cech, ale forma jest. Ojciec Pio mówi, że dusza nie jest tylko mgiełką, ale jest formą, ma ciało również. Kiedyś nawet powiedział to, co zresztą Hindusi też mówią, że Bóg ma ciało. Więc zmienia te ciała, rozszczepia się, my też możemy to robić. Więc Bóg nie ma jednej formy, może również się zmieniać dla nas, dla naszych potrzeb, a my dla Jego potrzeb. A poza tym aniołów jest taka masa, że całą wieczność będziemy poznawać, ojciec mówił. I będziemy się kochać z aniołami tak, jak chcemy, na różnych zasadach miłości mistycznej, która nie krzywdzi, a odwrotnie. Jeszcze powoduje piękniejsze smaki i zapachy. Jeśli ktoś ma dzisiaj urodziny, imieniny, to wszystkiego najlepszego. Życzę Wam, żeby to życie zakończyło się sukcesem, czyli pójściem do nieba. Tak, żebyśmy się wyedukowali wewnętrznie, abyśmy mogli już za jednego życia, a jest to możliwe, opuścić ten świat i znaleźć się w niebie.
to módlmy się również za nasze sprawy, za Wiolę, za wszystkie inne kobiety, mężczyzny, dzieci, którzy mają problemy duchowe, a przede wszystkim fizyczne, bo to też jest bardzo ważne. Niektórym już ojciec Pio pomógł, piszecie mi, więc jesteście zadowoleni, bo modlitwa zawsze pomaga i ojciec komuś tam zawsze coś uczknie z naszych cierpień, z naszych radości, bo wkładamy do koszyczka ojca Pio wszystkie nasze problemy. O pracę trzeba też prosić, o różne rzeczy materialne, bo żyjemy w tym świecie, jak ojciec mówił. Musimy się tutaj troszkę dostosowywać. Kwestia jest tylko tego, żeby systemy pozmieniać, żeby nie było tego złego podejścia do życia ateistycznego, bez Boga, bez niczego, tylko huzia na juzia i żyjmy, siadamy na wóz drzymały i lecimy do przodu. No tak nie, to nie spawisz się tak szybko. Będziesz znowu wraca na różne wozy, będziesz musiał siadać nawet na Mercedesa, do Mercedesa i co ci to da? Rąbniesz w drzewo i po Mercedesie. Więc uczymy się życia, uczymy się poznania i dlatego najważniejsze jest edukacja. Zbawienie to znaczy edukacja, a równocześnie oznacza finał, czyli bawienie się. Ale przed zbawieniem jest edukacja, nie ma innej drogi. Dlatego Jezus był nauczycielem i uczył, jak się zachowywać, jaką zdobywać wiedzę, o czym myśleć, żeby nie myśleć tylko o tym świecie, ale o wyższym świecie. O celu ostatecznym, bo jest ważne, a celem ostatecznym jest życie wieczne w przyjemnościach, a nie tutaj. Tutaj nie osiągniemy życia wiecznego i przyjemności nie będziesz miał cały czas. Chwilkę tylko się zadowolisz i potem już nie za bardzo. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Święty Michał, oby nam pomagał, abyśmy nie byli tacy, że bawimy się tylko materią. To za mało. Tą materią, jak się będziesz bawił, to będziesz się mógł bawić tysiące, setki tysięcy lat i nic nie osiągniesz. Ta materia to jest niedobra. Ona raz że stwarza fizycznie i niszczy nas fizycznie, więc to nie jest życie wieczne. Wszystko tu jest pogubione, źle zrobione. I sami rozpaczamy i cierpimy i błagamy nie wiadomo kogo, ateiści to też płaczą po nocach tak samo, ale nie mogą się odnaleźć, nie wiedzą komu te łzy ofiarować i dlaczego. Nie znają odpowiedzi, bo nie szukają, zamknięte mają serca, umysły. No ale Kościół też wielkiego przykładu nie dał, więc nie chcą do Kościoła, bo wiadomo. Więc muszą sami się borykać, też mają problemy, dlatego też również trzeba ich zrozumieć. Wszystkich, dla każdego trzeba znaleźć usprawiedliwienie, ojciec mówi. Przeczytam wam parę myśli jeszcze z drugiego tomu. Póki żyjemy w kosmosie, zawsze będzie obowiązywała rywalizacja w kręgach i świadomości poznania. Tak mówił ojciec Pio. I dodał jeszcze, że takie porównanie zrobił, że jednego ten sam grzech, który popełnimy, jednego będzie kosztował 50 zł, dosłownie tak im powiedział, drugiego już 5, a kolejnego już nic. Więc to jest bardzo wielkie zrozumienie, że nie można osądzać, oceniać możemy, bo widzimy świat, więc ocenić go musimy, albo się zachwycać, albo określić czym jest, ale to nie znaczy, że nie mamy być wyrozumiali i nie potępiać nikogo, ale raczej rozumieć grzechy ludzkie również, nie tylko dobra, ale grzechy musimy rozumieć, bo jednego kosztuje to 50 zł, drugiego 5, a innego nic nie będzie kosztowało. Tak samo jak był problem, jak Jezus umarł na krzyżu, a macie tam taką figureczkę chińską, gdzie świeciła na różne kolory, tam Jezus wisi na krzyżu, no to właśnie mieli pretensje, że Jezus przebaczył jednemu łotrowi i będzie dzisiaj jeszcze z nim w raju, a tamten nie za bardzo, ten drugi. No bo mimo, że był też łotrem, a będzie w raju, bo miał otwarte serce, pozbył się pychy, prosił. No to my też możemy podobnie robić, dlatego
jak mówię, jeden, tak jak ojciec mówił, kosztuje go 50 zł, drugiego 5, bo ma inną świadomość, a trzeciego nic, czy czwartego nie będzie kosztowało, chociaż te sam grzech popełniają. Bo życie jest tutaj podobne, wszyscy mamy podobne. Wszyscy deptamy kwiatki, trawę, różne owady zabijamy chodząc, mrówki nadepniemy, dżownice i tak dalej. Co to jest? No dobro to nie jest, tylko jakieś zło, ale my tego jeszcze nie ogarniamy. I nie da się nawet tego ogarnąć. Bo jak masz żyć? Byś musiał chyba fruwać, żeby nic się nie stało pod twoimi stopami. No ale tak nie jest. Jesteśmy w złym świecie. Musimy poszukiwać dobrego świata. I czytam dalej. Ponieważ ten ostatni jest czysty świadomością i rozumie grzech, czym on jest i skąd się bierze. Może to trudne do zrozumienia, jednakże gdy przejdziemy z etapu dodawania i odejmowania do potęgowania wiedzy duchowej, stanie się to dla nas całkiem zrozumiałe. Poziomów świadomości jest wiele. Ilu aniołów w tym marnym kosmosie? Na koniec, tak czy inaczej, każdego anioła trzeba w sercu usprawiedliwiać, nawet gdy ciągle jest jeszcze w piekle świadomości. To pomoże mu wrócić do nieba. Jeśli taki zły człowiek widzi, że go mimo wszystko kochasz, chcesz mu pomóc jakoś tam, modlisz się za niego, czy rękę mu podasz. Jezus przyszedł do grzeszników i podawał wszystkim rękę. Do cudzołożników, do cudzołożnic. Rozmawiał z nimi, przytulał się nawet do nich przecież. Do tych złych, znaczy złych w cudzysłowie złych. Nawet ojciec Pio mi powiedział, że wśród apostołów byli homoseksualiści, bo taki jest świat. Każdego ciągnie do jakiegoś szczęścia, do zadowolenia, do spełnienia, takiego czy innego. No, ci, którzy nie rozumieją życia, no to ich ciągnie przez zmysły. Tak czy inaczej, wyżywają się na tych zmysłach, bo myślą, że osiągną ekstazę, która im coś wniesie w życie. Niektórzy to alkoholem albo narkotykami, różnymi pobudzaczami, Red Bullami i innymi się pobudzają, żeby przeżyć spokój i szczęście, jakąś mistykę. No, okazuje się, że nie można, nie da się przedłużać szczęścia i zadowolenia w tym świecie. Dlatego musimy sięgnąć po coś innego. Dlatego trzeba rozumieć wszystkim. Jeszcze jedna myśl. Jak długo istnieje kosmos, tak ciągle grzeszymy. W kosmosie miłość jest o krok od nienawiści. To też ojciec mi mówił, że od miłości do nienawiści tylko krok. To jest ta sama energia. Nienawiść jest tą samą energią, co miłość. Tylko, że wpadnie w sidła pychy, emocji i się zamienia w nienawiść, w zło. Miłość potrafi tak się zmieniać, jak kameleon. Dlatego trzeba panować nad sobą, nad miłością, ciągle mi kochać spokojnie, łagodnie i dobrze. Czasem trzeba nakrzyczeć, ale cały czas kochać. To jest najważniejsze. Trzeba bardzo uważać na wiedzę, a raczej na niewiedzę, emocje, uczucia i myśli, by nie zmieniać miłości na nienawiść. To bardzo łatwe do zrobienia. Teraz taka króciutka myśl. Nie na darmo mówi się o utraconym raju. Utraconym niebie, bo w niebie utraciliśmy niebo, a to jest pseudo-niebo. To, co Platon zresztą się wypowiadał na ten temat, ja czasami to powtarzam, że główne niebo jest to jest to drzewo ogromne, a tu jest taka tafla wody i to drzewo odbija się w tej wodzie, w cieniu. I my jesteśmy właśnie tym cieniem, w tym cieniu żyjemy, czyli w niebie nieoryginalnym, w ideach nieoryginalnych. Dlatego tak błądzimy i różne mamy wychowanie. A powinniśmy mieć jedno wychowanie, do miłości. Ale trzeba, jak mówię, formować swoją duszę do miłości cały czas, dzień i noc. Od rana do wieczora myśleć o miłości, o Bogu. To wtedy będzie łatwiej. A jak będziemy myśleć tylko o interesach, to za mało.
interesy powinny też być, bo wiadomo, że w tym świecie żyjemy i potrzebujemy pieniędzy i wszystkiego, żeby się utrzymać, opłaty wszystkie zrobić, no, czynsze opłacić i tak dalej na życie, rodzina, to przecież wiadomo. No to musimy, ale jak mówię, kiedyś z ojcem o tym rozmawiałem, że powinno się pracować 3, 4, 5 godzin, góra, a resztę na kulturę poświęcić rodzinie, wychowaniu, edukacji pięknej i wspaniałej, żeby nas nastrajała na falę miłości, na falę nieba, a nie na falę materializmu, czy leninizmu, czy jakiegoś tam liberalizmu. To jest złe kierunki to są. Dlatego tutaj się tak wszyscy kotłują i w końcu wykotłują jakąś wojnę. Bo nie ma miłości. Jeszcze jedna myśl. Byle jakość, informatyka dla sukcesu algorytmu, nauka dla kultu ego, tajemnicza księgowość dla wybranych biznesów, sprzęt wojenny, narkotyki, gry komputerowe, nieraz niestosowne, chemia rozwalająca mózg, na przykład napoje energetyczne, Tajgery. Takie sztuczki teatralne wyprane z rozumu, na przykład klątwa, okrutne filmy, erotyka, która mogłaby być piękna, a zeszła na psy, w cudzysłowie. Liberalizm bez miłości bliźniego, gejowie i pedofile, pedofilskie mądrości życia. To wszystko nie nastraja duszy do dążenia ku wieczności i do wyzwolenia w niej dobra. Choć oczywiście wszystko wszystkim trzeba przebaczać, jak robi to nasz największy przyjaciel i rodzic, Bóg. Bez przebaczenia nie zbudujemy cywilizacji miłości. Ojciec mówił też, ja to powtarzam, zresztą wielu ludzi to czuje też. Dobrze, to tyle. Jeszcze wiersz Maćka. Ciut krócej będę robił, bo no, nudzicie się, jak za długo się tutaj mówię. Maćka wiersz przeczytam wam jeszcze. Kalectwo. Postradanie zmysłów duchowych dla chwili przetrwania, ulgi. Wszystko wraca, zawsze w innej postaci, z siłą potrzebną do poniesienia. Wraca krzywda wyrządzona aniołom, nie gojom, nie zwierzętom, aniołom. Wraca ich ból w moim bólu. Wraca ich smutek na schodach do psychiatry. Nie dzieje się życie niespostrzeżenie. Nie przechodzi mimo, jakby go nie było. Moje wojowanie, mój spór z duszami o miejsce przeznaczenia. Zapamiętane okiem ich braku przebaczenia. Kamerą urazów. Nie widać urazów. To już widać niebo. Usprawiedliwienie. To lotnisko, z którego startuje tęsknota do miłości. Jak deszcz tulący oschłe serca wypalonych łąk. Taka to jest przenośnia poetyczna Maćka. I ojciec Pio też kazał Maćkowi pisać, więc pisał. Już przygotował, bo rozmawiałem z nim, przygotował wierszy trochę. Będzie chciał wydać gdzieś te wiersze. To sobie wam czytam, jeszcze więcej już ma. Tak ładnie już to zrobił, pokazał mi w PDF-ie, przysłał mi. Ja wam mogę z tego czytać, ale udostępniać nie, no bo wiadomo. Bo jak będzie chciał wydać, to od razu wydawca go zamorduje, że udostępnia teksty. No takie dzisiaj głupie prawo, no ale co zrobić? Napisze, że nie możesz tego później publikować, gdzie chcesz. No to śmieszne jest po prostu. Prawo jest złe. No ale to się kiedyś zmieni. W niebie nie ma prawa. Jest wolność. Nawet do tego stopnia wolność, jak ojciec mówi, że niektórzy aniołowie wychodzą z nieba. Ale już się to rzadko zdarza, ale wychodzą z nieba jeszcze, żeby tutaj zanurkować w to bajoro galaktyk i zobaczyć, co tu się dzieje. A potem nie umie wrócić, biedaczyna. Komunistą się staje, albo jakimś tam do PO wstąpi, bo nie wie, zapomniał wszystko, pogubił się taki anioł z nieba i potem toczy się, toczy jak ten toczeń.
Także trzeba uważać bardzo z tym rodzeniem się na ziemiach i w kosmosie. My też przecież idziemy bocznym torem, ale ja wam mówię o systemie miłości. Ojciec nas pocieszył, przyszedł, Bóg działa. W każdej epoce mówił, że taka osoba się pojawia jak pani Krysia, jedna lub dwie. I Bóg ma styczność, niebo ma styczność chociaż z paroma osobami, wieloma osobami. I te osoby mogą wiele nauczyć innych. Ja miałem tą okazję i dlatego wydałem potem, widzicie, te książki, bo ojciec cały czas mi mówił, że pisał. Więc wam wypisałem te książki, no bo co miałem zrobić? Nie miałem wyjścia też. Taka moja rola. To tyle, to trzymajcie się systemu miłości, dążcie do najpiękniejszych uczuć, do najpiękniejszych myśli i świat też obserwujcie, patrzcie, co się dzieje. Owszem, i ostro trzeba widzieć, jak ojciec mówił, że im więcej mądrości, tym ostrzej się widzi ten świat. Ale trzeba ufać. Ojciec też dodał, że na chleb do twojego końca życia ci nie braknie. To też jest taka pociecha. Wam też nie braknie, jeśli jesteście z ojcem Pio, systemem miłości. I powiedział mi jeszcze, widzicie, jest wojna teraz. Nie wiadomo, co dalej będzie jeszcze w zasadzie. To ojciec Pio powiedział, nawet gdyby bomby biły obok ciebie, ty się uśmiechaj. Więc tego samego wam życzę, systemowcom, ludziom, którzy wierzą, otwierają serca i umysły. Uśmiechajcie się, a bomby wam nie zaszkodzą. Nie trafią w nas. Chyba, że piorun jakiś, ale pioruna też niebo pokieruje inaczej, żeby nam nie rozwaliło głowy. To trzymajcie się i do następnego. I pa, pa.